zapraszamy na magazyn sportowy Flash. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Piłkarze Rakowa przegrywają z Rozwojem Katowice 2-4. Przegląd najważniejszych sportowych informacji z naszego miasta i regionu. Za nami kolejna kolejka w amatorskiej lidze siatkówki. Piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali w Katowicach z tamtejszym Rozwojem 2-4. Był to czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa ekipy trenera Jerzego Brzęczka. W sobotnim spotkaniu bramki dla czerwono-niebieskich zdobywali Artur Prąckowski oraz Paweł Kowalczyk. Częstochowianie po 14 kolejkach mają na koncie 21 punktów i do lidera Energetyka Row Rybnik tracą 8 oczek. Panie prezesie, zanim porozmawiamy sobie o tym, czym emocjonowała się cała Polska, czyli wyborami nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, dwa słowa o Rakowie Częstochowa. Czwarty mecz bez zwycięstwa, no i ta forma czerwono-niebieskich może troszkę martwić, zwłaszcza po bardzo dobrym początku. Znaczy forma, punkty tak, prawda, bo jak najbardziej cztery mecze, dwa punkty. Natomiast no może będę taki nudny, ale wydaje mi się, że piłkarsko i z przebiegu meczy, co oglądałem, bo byłem na meczach, no to szkoda, bo powinniśmy na pewno mieć więcej punktów. Także może ta forma nie jest najgorsza, natomiast na pewno brak pewnego doświadczenia i pewnej, nawet bym powiedział tu, nie zawaham się powiedzieć, inteligencji piłkarskiej, bo trzy bramki stracone w rozwoju, pierwsze trzy bramki, to mieliśmy 70% udziału w tych bramkach, także to było na nasze jakby życzenie i to najbardziej boli, bo na pewno nie byliśmy słabszą drużyną do rozwoju, a w pierwszej połowie to rozwój powinien się cieszyć, że nie przegrywa 2-3-0, a niestety skończyło się 1-1, ale to piłka nożna taka jest. Także no, czekam na następne mecze. Ja uważam, że drużyna jeszcze zrobi troszkę punktów do końca jesieni i ten dorobek nasz będzie troszkę lepszy. Wracając do tego spotkania, o którym Pan wspomniał, z Rozwojem Katowice, tam dwie kluczowe bramki. Najpierw stracona do szatni i później zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy, która praktycznie te dwa stracone gole rozsypały cały plan taktyczny na ostatnie 45 minut. No na pewno, no. Mamy piłkę w rękach, bramkarz ma piłkę w rękach, zawodnik nasz leży, ni stąd, ni zowąd, wybicie na aut, drużyna przeciwna nam nie oddaje piłki, idzie z tego akcja, jest karny, jest 1-1, 30 sekund przed przerwą. Zaczynamy drugą połówkę. Też można powiedzieć w niegroźnej sytuacji, gdzie z napastnika przychodzi piłka, nasz obrońca jednak decyduje się na wybicie głową, piłka wraca na bok boiska, ponowna wrzutka i bramka z tego minutę, czy tam nawet niecałą po rozpoczęciu drugiej połowy. Czyli troszeczkę inteligencji, przewidywania, świadomości takiej swojej, tej koncentracji, tak jak mówię, bardziej tu w głowie, takiej piłkarskiej, analizowania, bo piłka nożna to nie jest tylko bieganie, kopanie, piękne klepanie, strzały z dystansu jakieś, nie wiem. To jest analiza, to jest taka inteligencja piłkarska w głowie i jeśli tego się, i ktoś to mówi, doświadczenie, lata gry, musimy czym szybciej to łapać, bo w ten sposób tracimy punkty. Nie piłkarstwem tym takim czystym przygotowaniem fizycznym czy coś. Nie, tu uważam, jesteśmy naprawdę, mamy drużynę, która potrafi grać w piłkę. Z roku na rok coraz lepiej gramy i to widać, i przygotowani jesteśmy lepiej. Natomiast brakuje tej inteligencji piłkarskiej, przez co tracimy punkty. W sobotę niezwykle ważne spotkanie, zresztą jak każde, tym razem z rewelacją rozgrywek Lechem Rypin, który przez pewien czas był nawet liderem. Ostatnio nieco spuścił z tonu i te mecze, kilka meczów przegranych i to chyba będzie taki bardzo ważny mecz, nie tylko pod względem zdobyczy punktowej, ale też tego przełamania. No na pewno, tak jak każdy, jak Pan powiedział. Lech grał bardzo, bardzo, bardzo dobrze jako Beniaminek, no coś tam się zacięło, no zobaczymy, czy to jest efektem jakiejś teraz może zmęczenia, słabszej gry, może poczucia takiej zbyt dużej pewności siebie, co to my nie jesteśmy już, natomiast przypomnijmy, że my też ostatnio troszeczkę jednak zacięło nam się. Mi się wydaje, że tak jak powiedziałem wcześniej, że w dyspozycji jesteśmy dobre, tylko troszeczkę tego szczęścia i troszeczkę cwaniactwa i mądrości nam brakuje w pewnych sytuacjach. Natomiast no zobaczymy, na pewno drużyna jest bardzo mocna, jest w czubie tabeli, ma bardzo dużo punktów. No i mam nadzieję, że w końcu przełamiemy pasce meczy u siebie i w końcu zainkasujemy 3 punkty. W piątek został wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek. Podczas relacji z tego zjazdu wyborczego padło takie zdanie, że PZPN mało dbał o te kluby z drugiej ligi, z trzeciej ligi, o futbol amatorski, bo tak naprawdę to właśnie tych klubów jest najwięcej i o te kluby powinno się dbać w sposób szczególny. Patrząc z perspektywy drugoligowego Rakowa Częstochowa, jakie nadzieje z tymi zmianami wiąże klub RKS Raków?
No to zobaczymy. No, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby nam było troszeczkę łatwiej, sprawy licencyjne i tak dalej. No, jest to bardzo droga liga, nasza druga, a jak wiemy, to ta druga liga nie ma jakby dodatkowych sponsorów, gdzie w pierwszej lidze czy w ekstraklasie te pieniążki jakieś tam są. Natomiast wyjazdy i koszt grania w tej drugiej lidze jest bardzo wysoki, tak samo jak w pierwszej praktycznie. Są bardzo podobne. Może kontrakty zawodników są mniejsze, aczkolwiek w nie wszystkich klubach. No zobaczymy. Myślę, że nowy prezes, jeśli takie tematy widzi, porusza, no mam nadzieję, że coś z tym zrobi, że troszeczkę nam będzie łatwiej. Aczkolwiek nie spodziewałem się, zaraz za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszyscy będą zadowoleni. Ale myślę, że wizerunkowo będzie to dobrze dla polskiej piłki. Taka była potrzeba. Wszędzie, gdzie były te wybory w różnych regionach, czy to w okręgach wcześniej, OZPN-ach, widać, że jest głód na zmiany. Czyli tutaj też, prawda, no troszeczkę, no nie ukrywajmy, niespodziewania, aż taka przewaga i tu Zbigniew Boniek wygrał. I to też pokazuje, że jest zapotrzebowanie na w końcu jakąś zmianę. Uważam, że wizerunkowo na pewno bardzo dobrze się to odbije i wierzę głęboko, że również Zbyszek jest, powiem tak, jak to się mówi, z boiska, czuje, to jest człowiek inteligentny, ma troszkę swoich biznesów i myślę, że naprawdę jeśli on chce bardzo mocno, chciał i wszedł w to, to na pewno zrobi wszystko, żeby ten wizerunek PZPN-u poprawić i nasz byt w tych niższych, czy w tych wyższych ligach też, żeby poprawić ogólnie pewną filozofię prowadzenia klubów, strukturę tych klubów, szkolenie i tak dalej. Ale to ja mówię, to jest proces bardzo długi, to nie spodziewajmy się, że zaraz w pół roku, w rok, w dwa lata już będzie wszystko pięknie. Dajmy troszkę czasu i wierzmy w to, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie pozostałe drużyny piłkarskie z naszego miasta. JD Beskra wygrała na wyjeździe z Wiktorią Chruszcice 4-0. Bramki zdobywali Przemysław Synoracki, Marcin Chmiest oraz Kamil Sobala 2. W trzeciej lidze opolsko-śląskiej podopieczni Jana Wosia zajmują 7 miejsce. Po dwóch zwycięstwach porażki doznała Wiktoria, która uległa Sząbierkom Bytom 0-2. Zielonobiali nadal znajdują się nad strefą spadkową, jednak przewaga nad zagrożonymi miejscami to zaledwie 1 punkt. Kolejnym rywalem Wiktorii będzie Slavia Ruda Śląska. Przegrały również piłkarki Gola. W meczu na szczycie Zagłębie Sosnowiec wygrało w Częstochowie 1-0. Po tej porażce drugi w tabeli Gol do liderek Sosnowca traci już 4 punkty. Jednak rywalki mają rozegrany jeden mecz więcej. Na siatkarskich parkietach Honor Częstochowy obroniła tylko SPS Politechnika Częstochowska, która wygrała z Wiktorią Lublinie 3-1. Nasze zawodniczki w drugiej lidze jeszcze punktów nie straciły i powoli stają się obok PLK z Pszczyny głównymi faworytkami do awansu do pierwszej ligi. Niestety dużo gorzej wiodło się panom. Wszystkie męskie drużyny zgodnie przegrywały 0-3. Kent Med AZS Polek w Warszawie z tamtejszą Politechniką. W młodej lidze AZS uległ również Delekcie Bydgoszcz, natomiast w drugiej lidze Delicpol nadal nie może wygrać nawet seta, a tym razem młodzi siatkarze musieli uznać wyższość Gwardii Wrocław. Na koniec naszego magazynu przedstawiamy Wam wyniki w rozgrywkach amatorskiej ligi siatkówki. W pierwszej i w drugiej lidze rozegrano czwarte rundę spotkań. Oto wyniki w najwyższej klasie rozgrywkowej. Radpol Wkręt Met 2-0. Lismar Prezydent 0-2. CSPSP Budmar 0-2. Pepsi kontra Kłonice 2-1. Oraz Borowno kontra Brel również 2-1. W tabeli prowadzi Radpol, który ma już 2 punkty przewagi nad Budmarem i Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej. A oto wyniki w czwartej kolejce drugiej ligi ALS. Konopiska Liceum 2-0. Poczesna Lelów 2-0. Granda Metalurg 0-2. Multimetal Grabowa 2-1. Serwkoma Blachownia 0-2. Liderem rozgrywek jest Osir Blachownia, który ma na swoim koncie 9 punktów. Jednak ścisk w tabeli jest bardzo duży. Czerwoną latarnią ligi jest na razie druga drużyna Liceum Kamienicy Polskiej, która jeszcze nie zdobyła ani jednego punktu. Szczegółowe wyniki ALS oraz tabelę i terminal znajdziecie na stronie amatorska.info oraz sport.czewa.tv. To wszystko w tym magazynie Fresh Sportowy. Na następny zapraszamy za tydzień.